Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie, po pierwsze w imieniu nas tutaj obecnych, także Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kolskim serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wszędzie jest zasada suwaka, czyli naprzemiennie kobiety i mężczyźni, więc ja mam nadzieję, że da to jakieś efekty i będzie spośród tych 50 polskich eurodeputowanych więcej kobiet. Po pierwsze, w każdym parlamencie, także w europejskim, oczywiście potrzebni są i mężczyźni, i kobiety, bo to jest naturalna emanacja społeczeństwa. Żadne społeczeństwo nie jest tylko męska, bo tylko żeńskie. Po drugie, mężczyźni mają charakterystyczną cechę, że ich interesuje elegancja modelu jako całości. Natomiast nie przywiązują wagi do szczegółów. Gdybym pana zapytała, w jakim kolorze była sukienka pańskiej dziewczyny czy żony dzisiaj rano, to pan powiedziałby ładnym. A kobieta takie rzeczy pamięta, ale to się przekłada także na to, że kiedy przygotowywany jest jakikolwiek akt prawny, to kobieta dostrzeże drobiazgi, niuanse, które dotykają może niewielkiej grupy ludzi, ale jednak dotykają. A więc to jest takie świetne uzupełnianie się, a poza tym ja znam wiele kobiet, które są tak znakomite w polityce, że przewyższają swoich kolegów. Czyli dla mnie wyróżnikiem nie jest płeć w polityce, tylko poziom kompetencji. To jest istotne. To znaczy, chciałabym pracować oczywiście w dwóch komisjach, które mi są najbliższe z uwagi na to, co do tej pory robiłam. Czyli w Komisji Kultury i Edukacji i w Komisji Innowacji. Po to, żeby rzeczywiście pracować na rzecz szeroko pojętej edukacji, badań naukowych i zastosowania tychże badań w praktyce, czyli procesu innowacji. Ale charakterystyczne jest to przez moje całe lata pracy parlamentarnej, że ja zawsze miałam wiodącą edukację. Ale to nie oznaczało, że jeśli trzeba było jechać do olejarni, to jechałam. Jeśli trzeba było bronić czyścicieli, przed czyścicielami mieszkańców kamienicy, to broniłam. Więc życie niesie wiele wyzwań, którym trzeba sprostać po prostu i zajmować się tym, co życie przynosi. Bywałam w kole, kiedy szefowałam organizacji wojewódzkiej. Właśnie jak tu weszłam, sobie przypomniałam tę salę nawet, ale byłam już po zakończeniu mojej kadencji przewodniczącej w Radzie Wojewódzkiej na jakiejś konwencji także. I bardzo mile wspominam wszystkie wyjazdy do koła. Ja staram się zawitać do jak największej liczby miejscowości w Wielkopolsce, a szczególnie do tych miejscowości, w które nie były moim okręgiem wyborczym. Bo proszę pamiętać, że zaczynałam, kiedy jeszcze mieliśmy małe województwo poznańskie, jak ja mówię, a więc takie powiaty jak Szamotuły, jak Oborniki, jak Grodzic, Nowy Tomyśl, to było wszystko w moim okręgu. Czyli tam wystarczy tak naprawdę przypomnieć się, że jestem, bo tam ludzie mnie znają z działania. Natomiast w tym okręgu mnie nigdy nie było, w tym fragmencie konińskiego województwa. Więc jest oczywiste, że właśnie jeżdżę do Pilskiego, Konińskiego, po to, żeby wyborcy mieli okazję po prostu się ze mną zetknąć, zapytać o co zechcą, zorientować się, czy warto, czy nie warto taką kandydaturę poprzeć. Więc to jest jeden z głównych powodów, dla których jestem tu w kole. Byłam już w Turku, byłam w Koninie, a także właśnie to konińskie województwo, podobnie jak Pilskie, jutro jestem w Chodzieży, staram się być sama już tam. Niewątpliwie to jest ogromny postęp i możliwość i wybudowania już dróg, obiektów i szkolnictwo wyższe zyskało. Ale jest pewien problem, z którym będziemy się musieli zmierzyć. Te środki są nierównomiernie dzielone. Te środki są skoncentrowane tak naprawdę w metropolii poznańskiej, czyli głównie w Poznaniu. I kiedy byłam w Czarnkowie na spotkaniu, tam mi zwrócono uwagę, że nawet są takie regulacje dotyczące części programów unijnych, z których powiatowe miasta w ogóle nie mogą skorzystać. Czyli wyrównywanie szans, bo ja jestem ogromną zwolenniczką Unii włączającej każdego, a nie wykluczającej nikogo, będzie wymagało pewnych korekt sposobu rozdziału środków, żeby w większym stopniu właśnie miasta powiatowe mogły z tych środków korzystać, tym bardziej, że ja uważam, że wszystko, co dobre w Wielkopolsce, koncentruje się głównie w powiatowych miastach. Generalnie oczywiście jestem za wejściem do strefy euro, głównie jeśli patrzę na to w aspekcie politycznym, ponieważ zasadnicze decyzje oczywiście zapadają wśród tych, którzy są w strefie euro.
Więc czy chcemy, czy nie, czy nas to irytuje mniej lub bardziej, to jest to Europa dwóch prędkości. Jest Europa prędkości strefy euro, tej pierwszej, no i jest tej drugiej spoza strefy. Ale żeby wejść do strefy euro, to po pierwsze my musimy spełnić warunki tak zwanego korytarza, czyli jak gdyby tego przygotowania do wejścia do strefy, których nie spełniamy na razie. I jest trzeci jeszcze argument, że musimy wejść do strefy euro, pamiętając, żeby przejście ze złotego na euro nie spowodowało dla obywateli żadnego szoku cenowego. Czyli musi być dobry przelicznik. I musimy wiedzieć, przy jakim kursie nam najlepiej wejść. Prorokuję, że może to być najwcześniej w roku 2020, nie wcześniej. Bo i te przygotowania, mimo że bardzo chcę, ale to chcę, powinno się przekładać na to, że i polski rząd wespół z organami Unii Europejskiej, parlamentem, powinni zacząć taką mapę drogową, takie kalendarium tego przygotowania już sobie wyznaczać. Moim zdaniem najwcześniejszy termin to jest właśnie 2020.